Siemanko. Tak, to ja. Witam was wszystkich serdecznie. Nie? W dzisiejszym odcinku zajmiemy się jednym tematem i tylko jednym i wyłącznie. Jest to moja bestia, mój kant, mój bat, moja kanapa, która znajduje się w tamtym garażu. Czas obucić bestię. Zapraszam na film. Trochę ciemnawo. Dobra, ssanie do połowy. Nie za dużo. Nie za mało. Był odpalany ostatnio, kiedy to było, parę tygodni temu. Prąd jest. Kręcimy, panie. Było pierwsze odezwanie się. No jest, drugi raz. Chyba 4 tygodnie minęły, nie? Jedyneczka, światełka, okienko, łokieć. Brak wspomagania, jedziemy. Paliwo na pokładzie prawie mamy. Okno wam otworzę, co byście słyszeli. Prawdziwe odgłosy, prawdziwej motoryzacji. To jest ściem. Nieregulowana kierownica. Ty, masz te światła, czy po prostu ściem? Dobra, masz. Słuchaj, teraz będzie ostro pod górę. U mnie w mieście to jest ostro pod górę w prawo, więc zobacz. Nie, nie pokazuję tutaj swoich umięśnionych super nóg, tylko chciałem powiedzieć, jak zobaczyć, jak pod tą górę ten Fiacik przerzuca biegi, nie? A ma 5, a dopiero 4. Teraz zaraz wejdziemy brukówkę, czekaj, teraz, ale trzęsie ładnie. Brrr, ale to jedzie, o Dorian pojechał, siemano Dorian, pozdro stary, nie? Słuchajcie, no cieszę się. Lecimy dalej. Samochód dźwięku i przygody. Jedziemy po brukowej drodze na 5 biegu. Będę krzyczał, ale jak tak i tak na bruku wam powiem, nie ma trzęsienia. Płyniemy, płyniemy. Moment. Bang, bang. Troszeczkę złać łożysko na wale. Trzeba będzie chyba wymienić. Jaki plan jest ogólnie dzisiaj Fiacika? Po prostu odświeżyć, odświeżyć jego wygląd, odświeżyć jego... Przejrzeć wszystkie rzeczy, a ogólnie zająć się nim zewnętrznie i wewnętrznie, jeśli chodzi o estetykę i o wygląd. Czyli pokażę wam, jak dziś zmienić typowego Fiaciora na kulowego Fiaciora. Więc jedziemy. Zaczynamy od myjni.
więc dobrze, pierwsza faza mycie została zakończona, wyproszkowanie oczywiście, namarszczenie wszystkim i tego tam, co ta maszyna posiada, a jest nowy u nas w mieście zestaw, więc jeszcze te wszystkie chemie tam ma, nieważne, dobra, słuchajcie, to jest stan wtórny przed tuningowy Fiata, wygląda on tak, lakier w miarę, kurde, jeszcze jest okej, nie, zwykłe koła, no Fiat jak Fiat, można by było powiedzieć, że się cofnęliśmy do czasów 80-tych, więc nie ma co tutaj ten, no zwykla z wyklasek, takie ujęcie, tak to wygląda, bum, też fajnie wygląda. Oczywiście trochę się tam, wiecie, kolory różnią, nie? No bo on tam trochę był malnięty tu, malnięty, ale jest jak jest, nie wytłumaczył się. Więc dobra, ujęcia przed. A więc co? Następną rzeczą, którą zrobimy, przydałyby się temu Fiacierowi chyba lepsze rolki, co? Co o tym sądzicie? Tak. Mam takie fajne rolki dla niego. Zobaczcie. Popatrzcie. Więc mam tutaj rolki. Co my tu mamy? Są to rozmiar 13. Opony mam tu założone 175x65. Ogólnie mogą być o wiele niższe i szersze, bo to 220 spokojnie wchodzą. Są to felgi firmy Weller SSF Matting. Matting, popularnie zwany Matting. Świetnie pasują do nich kapsle oryginalne od dużego Fiata. Więc te opony, powiem wam, że jest max, nie? Bo ogólnie zobaczcie, nie? No fela wystaje, jest grzyb, ale będą już by były szersze i już by obcierało nad kola, nie? Jest naprawdę bardzo blisko, ale dosiada do końca i nie jest źle. Tutaj napisane jest, że ET jest 003, a jest 7J13H2. 7J13H2 na stówę do Fiata idealnie nie powinny, nie pasują, ale są, jeździłem, jeżdżę, nie stukają, nie buczą. No i dobra, założyliśmy, będzie się prezentowało już lepiej, nie? Ale to później końcowy efekt. Normalnius, kulowniósł. Co myślicie?